Proszę Państwa, tak, skarbowa indywidualna. Najlepszym zawodnikiem grudnia to jest Marian, 17 Jaden. Wybrany został do samej szkoły miałców. Zawodnik Siaki Tarnoczek, grający z Wrem. Drugi Gwiazd Miesiecki, prosimy bardzo. Pierwsze tam 2-3 sparingi graliśmy z drugą ligą, więc to tak nie odzwierciedlało troszeczkę naszej gry. Teraz spotkaliśmy się wczoraj z KK Warszawa z pierwszą ligą, no fajnie to wypadło. Dzisiaj z Sokołem Łańcuch, myślę, że też źle nie wypadliśmy w tamtym roku w finale, także myślę, że całkiem dobrze wypadliśmy. Miejmy nadzieję, że w lidze ich pokonamy. Znaczy myślę, że jesteśmy przygotowani na to, jeszcze mamy 2 tygodnie tak naprawdę, żeby się zgrać. Mamy pierwszy mecz z Tychami ciężki na pewno, ale gramy u siebie, więc miejmy nadzieję, że kibice nam pomogą i wyciągniemy to zwycięstwo. A tak naprawdę będziemy się bić o każdy punkt, o każdy centymetr parkietu i chcemy zwojować troszkę tą ligę. Poznaję drużyny z pierwszej ligi, nie też poznaję swoich chłopaków. No, szkoda, że w dzisiejszym meczu troszeczkę przespaliśmy. Nie było takiego zaangażowania jak w pierwszym meczu. Gdzieś, nie wiem, albo brak kondycji, brak koncentracji. No, tylko tyle mogę po chłopakom pogratulować, że walczyli do końca i jakby nie te głupie straty pod koniec, to może by się jeszcze różnie może by było. Jesteśmy w trakcie z Jankiem dogadywania się na tą chwilę. To będzie ostatni zawodnik ewentualnie, który dołączy, jak to? Są jeszcze różne, jeszcze mam 2 roszady, ale na tą chwilę jak Janek będzie, tak na razie tak zostaje. Znaczy teraz Szymon po pierwszym meczu nam Szymon odpadł, ma chyba zbitą stopę, jutro będziemy wiedzieć dokładnie po badaniach. No ja sobie tak tutaj jeszcze ustawiam chłopców, mieszam piątkami, żeby był jakiś tam mieć szkielet zespołu. No i zobaczymy jak będzie. No, mamy jeszcze jeden turniej, może zagramy jeszcze z Krakowem na tygodniu. Myślę, że 3 mecze zagramy jeszcze przed ligą, więc będziemy się docierać, bo to wszystko nowe. Szybki atak, co dzisiaj zabrakło, ale w tych pierwszych 3 sparingach fajnie to wychodziło. Mieliśmy z tego dużo punktów, nie trzeba było się szarpać w ataku, więc to są łatwe punkty. No tutaj troszeczkę nam decyzyjność w ataku troszeczkę sporo życzenia zostawia, czyli tam gdzie mamy pozycję czystą do rzutu kombinujemy z podaniem, tam gdzie jest pozycja nie do rzutu rzucamy, więc to takie bardziej nie umiejętności, ale jakieś takie bardziej zachowawcze sytuacje na boisku niż umiejętnościowe. Bardzo prosimy.